Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rozpoczniemy nasze dzisiejsze ostatnie spotkanie przed przerwą. Spotkanie po przerwie rozpocznie się o godzinie 17.40 do godziny 20.00. Zapraszam Państwa, ale w tej chwili rozpoczniemy nasze ostatnie spotkanie przed przerwą. Proszę Państwa, tutaj rozmawialiśmy o tej takim manipulacji duchową naturą człowieka w taki sposób, aby świadomość jego została uwikłana w pewnego rodzaju długi. Długi, że jest dłużny nie Bogu, ale wszystkim innym jest dłużni, a oni tak wielką pracę wkładają, ale najwięcej na tym zyskują, a człowiek tylko traci i traci i traci i traci i traci. Nie odnajdując prawdy Bożej. Dlatego tutaj chciałem przeczytać taki jeden z wersetów, o którym czytaliśmy już ten werset, ale nie wszystkie wersety czytaliśmy. I chciałem taki werset bardzo ciekawy przeczytać, który jest bardzo ważny, bardzo istotny. Pamiętamy ten werset, o którym czytaliśmy. Przystąpmy wcześniej. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy, jak już wiemy, to Chrystus to uczynił, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego zła i obmyci na ciele wodą czystą. Świadomego zła oznacza świadomie wybierając Chrystusa. Musimy świadomie wybrać Chrystusa. Nie możemy tego nie uczynić nieświadomie. Pytając, czy ja już żyję w Chrystusie? Czy już tam jestem? A czy jesteś tego świadomy? No nie wiem, czy żyję, dlatego się pytam. No to w takim razie nie. Nie żyjesz jeszcze. Bo jesteś wolny od zła wtedy, kiedy świadomie jesteś Chrystusa i Jego mocy i dopiero jesteś uwolniony całkowicie od zła świadomego, czyli On ujawnia Tobie to, kim jesteś, ale tamto Cię nie zniewala, ponieważ jest Ten, który Cię uwolnił, czyli świadomie Go przyjmujesz. Dlatego jest powiedziane ze świadomą wolą. Ze świadomym sumieniem, świadomym wolą, wolnym. Czyli świadomym, dobrą wolą, chyba tak jest napisane. I proszę zauważyć. Świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. O tej wodzie czystej pamiętamy list świętego Piotra, pierwszy list świętego Piotra, rozdział 3, werset 21. Ona oczyszcza nas podobnie jak woda potopu, ziemię oczyściła. Oczyszcza nas, abyśmy byli zdolni do poszukiwania dobrego sumienia, a nie zgodnie z sumieniem. Dobrego sumienia przez Chrystusa Jezusa Zmartwychwstałego, kierując się do Boga Ojca, którym On jest wyrazicielem i pośrednikiem, bramą, drogą, prawdą i życiem. Trzymamy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Więc proszę zauważyć, establishment duchowny robi wszystko, aby nie mieć nadziei w Chrystusie i nie był Chrystus godny zaufania, dlatego, ponieważ aby człowiek ufał temu znalezieniu grzechów, spowiedzi, pokucie, która ma większą moc od okupu. Jezus Chrystus przedstawia jedną rzecz. Ja jestem doskonały i czysty i o tym powiedział święty Paweł. Byłem okropny, byłem zły, byłem niedobry. Byłem zabójcą, właściwie tam nie nazywa zabójcą, ale oszczercą. Byłem złym człowiekiem, głosowałem za śmiercią. Gdzieś tam dalej napisuje za śmiercią chrześcijan, którzy są przeciwnikami tego, co wyznają Żydzi. Ja, jako Żyd, przez wiarę zostałem usprawiedliwiony i to głoszę, że dla Żydów jest droga otwarta. Ja, jako Żyd pierwszy, mówię Żydom wszystkim, że dostąpiłem usprawiedliwienia przez wiarę. Z powodu wiary, chyba tam jest napisane. Przeczytam ten werset. Muszę pamiętać, to jest 10:22 Hebrajczycy. Słucham? Dzięki wierze. Tak, oczywiście. Ja tu otworzę ten werset. To jest 3:31. 30. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, czyli to jest Żyd, a nie obrzezanego przez wiarę. Dzięki wierze i przez wiarę. Co to znaczy? Dzięki wierze tych, którzy żyli w proroctwach, a jednocześnie zbłądzili,
dzięki wierze, a przez wiarę ci, którzy nie znali w ogóle proroctw i nie wiedzieli, dokąd to zmierza, przez wiarę są tam, gdzie ci, gdzie tamci przez, dzięki wierze. Czyli ci, którzy są dzięki wierze w Bogu, są zjednoczeni z tymi, którzy przez wiarę się zjednoczyli z Bogiem, będąc całkowicie na planie ziemskim innymi ludźmi. Ci wykształceni w Bogu i prorokach. Ci nie wiedząc niczego o Bogu i prorokach, znaleźli się dokładnie w tym samym miejscu z powodu wiary, z powodu miłosierdzia Bożego, z powodu wiary. Jedni dzięki wierze, drudzy przez wiarę, ale jeden nie skarżą sobie do oczu, tylko chwalą Boga, że ich uwolnił od ich sprzeciwiania się prawdzie, a tamtym, mimo że jej nie znali, też do Boga przeznaczył swoim miłosierdziem. Rozumiecie Państwo? Więc w niebie, tam gdzie są wyzwoleni jedni i drudzy, jedni z powodu dzięki wierze, a inni przez wiarę, oni są równi. Oni chwalą tego samego Boga, mimo że na ziemi byli przeciwnikami, zwalczali się po prostu ile wejdzie, to w niebie chwalą tego samego Boga, nie bacząc, kim byli na ziemi, ponieważ jest to nieistotne. Cieszą się z tego, kim są, a nie ma tam już człowieka przeszłego, jest teraźniejszy człowiek, człowiek światłości, człowiek prawdy, który uświadomił sobie, że nie ma w nich nic, co byłoby przeszłym życiem. Jest teraz teraźniejsze, jest nadzieja. Jest nadzieja. Jest nadzieja i nadzieja, jak to jest powiedziane, tak, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał na obietnicę. Czyli wszyscy ludzie na ziemi różnej stopy życiowej, różnej nauki, różnej religii, różnego celu i sensu, dobrzy i źli wedle tego pojęcia na tym świecie, w Bogu godni życia, ale wszyscy źli, wszystkich zrównuje w sobie przez nowego człowieka, a tylko wtedy są równi, kiedy są nowym człowiekiem i nie ma już przeszłości, wtedy nie walczą już ze sobą, ponieważ nie ma już przeszłości. Jest nowy człowiek, który jest jedną naturą w doskonałości dla dzieł pańskich, a wszyscy są potrzebni dla doskonałości nieba na ziemi. Dla doskonałości nieba na ziemi. Wszyscy są potrzebni. Nie ma tam walczących, bo dla każdego jest dzieło. Każdy ma tą pracę. Więc zrównuje, wojny przestają istnieć na ziemi i wszelkie skakanie sobie do oczu w tym momencie, kiedy jedni z powodu wiary, a inni przez wiarę wstępują ku Bogu i zrzucili z siebie stare odzienie, starego człowieka i przyjęli nowego, który wciąż się odnawia ku obrazowi tego, który go stworzył, wedle obrazu, który go stworzył, ponieważ nie ma już ani Greka, ani Żyda. Nie ma barbarzyńcy i Scyty. Nie ma już żadnego człowieka ziemskiego, jest tylko człowiek doskonały i wolny, Boże istnienie i taki człowiek sobie do oczu nie skacze. Więc w tym momencie, kiedy istnieją na ziemi różne rodzaje wiary, które skaczą sobie do oczu i mówią, że ten jest lepszy, to znaczy, że kompletnie nie znają Boga i nie wiedzą, kim On jest, nie poznali człowieka światłości i nie są oddani Bogu, bo inaczej, gdyby oddali Bogu, nie skakaliby sobie do oczu i nie wołali, nasza wiara jest lepsza od tamtej, a tamta jest lepsza od tamtej, a tamta jest lepsza od tamtej i by sobie i takiej sytuacji nie ma. Bo ta wiara pochodzi, jest narzędziem pomieszania, walki, narzędziem ego i narzędziem szatana, aby poróżnić ludzi. Ta wiara ziemska, jako ta wiara egzoteryczna, ale wiara ezoteryczna, czyli poznająca głębie tajemnicy najgłębszej, dopiero jednoczy ludzi, a nie ich rozbija. Jednoczy ludzi. Wiary na tej ziemi są tak skonstruowane, że one walczą między sobą i wcale nie chcą się być spójnymi. Chrystus Pan przychodzi na ziemię w jaki sposób? Mówi: buddyści, jesteście tymi, których właśnie szukałem i wezwałem.
Nienawidzą was chrześcijanie, a wy chrześcijan, ale okazuje się, że wy tak naprawdę wy macie wszystko tego, czego oczekujecie, ale i Żydzi mają we mnie wszystko, czego właśnie poszukują i także chrześcijanie, jako ci, którzy Pawłowymi są, także, czyli powstanie nie z Żydów, ale z tych pogan właśnie, też mają wszystko, czyli nowe ciało. Ci szukają nowego ciała, ci szukają nowego ciała, ci szukają nowego ciała, buddyści poszukują nowego ciała, taoiści szukają nowego ciała, hinduiści szukają nowego ciała, inni szukają nowego ciała, więc ja mam wszystko, czego potrzebujecie. Więc w taki sposób was scalam, uwalniam was od tego, ale jeśli wy nie rozumiecie, chrześcijanie z pogan powstali, a jednocześnie Żydzi, nie rozumiecie, że Chrystus jest Panem, to ja robię tak, że powołuję buddystów, którzy mnie nie znali, nie znali proroków, powołuję ich, bo oni szukają nieustannie ciała, są w tym wytrwali, a to ciało ja mam. Więc ja uczynię ich błyskawicą, która powstaje na wschodzie. I uczynię ich tymi, którzy będą naprawiać chrześcijan. A co chrześcijanie mówią? Tak jak Żydzi ówcześnie. Niedoczekanie, żeby nas chrześcijanie naprawiali. A dzisiaj chrześcijanie, którzy powstali z pogan, niedoczekanie, żeby nas buddyści naprawiali. Ale przecież buddyści już nie są buddystami, tylko są chrześcijanami, bo w taki sposób się objawia, że przychodzi Król wieków i miłosierdziem swoim jednoczy wszystkie wiary, a jednoczy je w taki sposób, że wszyscy w nim mają to, czego szukają. Nie jest tak, ty dostaniesz to, tylko wy dostaniecie wszystko to samo, bo tego ostatecznie szukacie. Szukacie ciała nowego, nieśmiertelności. Każdy szuka inaczej, ale tak naprawdę jedna jest możliwość: umrzeć dla życia. I teraz powiem taki werset, przeczytam tutaj. Czytałem właśnie go. Przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcić do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zazwyczaj zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, bo to tym bardziej im wyraźniej wiecie, że zbliża się dzień. I tutaj ten werset chciałem wam przeczytać. Bardzo istotny werset, bardzo ważny, wołający na alarm, na trwogę. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, to jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy. Czyli występuje taka sytuacja, że jeśli człowiek uświadomi sobie dzisiaj, jest uświadomiony, że okup jest ponad wszelkimi umiejętnościami człowieka. I Chrystus Pan jest jedynym odkupicielem. Jedynie On jest w mocy uwolnić człowieka od wszelkiego zła i to uczynił. Jeśli człowiek wedle Biblii wie o tym, że to jest prawda, a mimo to, gdy ta świadomość do niego dotarła i gdy uświadomił sobie, że jest to prawda, ale jednak wybiera z powodu lęku i z powodu swoich przyzwyczajeń i z powodu tego, że ego dla niego jest ważniejsze, czyli ten, którego jego posiada, on sam, który się jej posiada, jest dla niego ważniejsze od prawdy Bożej, od człowieka wewnętrznego, staje się człowiekiem, który porzuca ofiarę przebłagalną i ona dla niego nie jest wolnością. Więc co jest wolnością? Jest dalej napisane, co jest dla niego wolnością. Kto przekracza prawo mojżeszowe, podnosi nazwy wcześniej, ale jedynie za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trafić przeciwników. Czyli porzucił niebo, wybrał
Przeczytam teraz cały ten werset, aby to było jasne. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłaganej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. Co mówi dzisiejszy Kościół? Że wyzwolenie dopiero nastąpi, kiedy przyjdzie sąd ostateczny. Czyli sam mówi, skłaniamy was do tego, aby sąd ostatecznie ukazał, gdzie jesteście, a nie to, że wybraliście Chrystusa i już w nim jesteście. Zresztą Kościół cały czas mówi, sąd ostateczny ostatecznie rozstrzygnie, gdzie jesteście. Ale on nie rozstrzygnie. Jeśli już za życia nie wybraliście i sprzeciliście się prawdzie Bożej, to sąd tylko dopełni to, co już macie. Rozumiecie Państwo? Czyli jest powiedziane, jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, jeśli dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania, czyli grzeszą ludzie, po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłaganej za grzechy, a jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trafić przeciwników. Słyszymy o tej sytuacji, że człowiek jest bezsilny, żeby za życia uwierzyć. On może tylko być bogobojny i dobre uczynki czynić, ale nie może niczego uczynić, ponieważ to w zależności od tego, ile pieniędzy da za, jakie będą jego pokuty, jaka będzie jego spowiedź, jakie będzie jego poszukiwanie grzechów. Jeśli będzie w tym, to możliwe, że pieniądze, które da, to w jakiś sposób, jeśli sprzeda swoją całą majątność, da na jakieś stelle, kościoły i inne rzeczy i na tych establishment duchowny, to możliwe, że jego życie w jakiś sposób te resztę grzechów może usunąć. Znamy to przecież. To jest przecież możliwe, że to zdoła jakoś usunąć. Zdoła. A to na końcu, czy są wierzącymi, to już rozstrzygnie ostatecznie sąd ostateczny. Rozumiecie Państwo? A tu jest napisane, że sąd ostateczny jest dla tych, którzy nie uwierzyli. Bo ci, którzy wierzyli, już są i nad nimi zresztą jeden z wersetów mówi, nie są oni, nie idą pod sąd. Ale prosto, jest jeden taki werset, nie idą pod sąd, ale prosto do Boga. Jest taki jeden z wersetów, pamiętam bardzo wyraźnie. Nie idą pod sąd, ale prosto do Boga. I więc tutaj establishment duchowny wszystko robi, aby się 27 werset stał jako pewny, aby pierwszy świat nie został zniszczony, ale posiadł drugi świat, aby tym drugim światem oparł się całkowicie mocy Bożej, która ma niechybnie zniszczyć pierwszy świat. A i drugi świat. Bo pierwszy świat został zniszczony przez wodę, a drugi świat ma być zniszczony przez ogień. O czym już mówi się w internecie i w telewizji się mówi, że ma przyjść, że teraz już Pentagon, NASA i jakieś tam inne jeszcze tajne organizacje oczekują potężnego CMA, czyli zdarzenia Karenicerowskiego o wiele mocniejszego niż był wcześniej, tak, że po prostu spopieli cywilizację. Tylko ci, którzy mają odpowiednią ilość pieniędzy i wejdą głęboko pod ziemię i zbudują potężne klocki Faradaya, to możliwe, że ich to mi upiecze. Rozumiecie Państwo, ale znowu jest taka sytuacja, że może nie znowu, wedle pewnych badań Polska leży na terenie, który jest, w którym jest bardzo dużo łupków magnetycznych, tak to się nazywa, łupki magnetyczne. Rudy darniowe. No tak, no one są i w tym momencie one są nieaktywne tak silnie, ale kiedy występuje uderzenie wysokoenergetycznych elektronów, one się uaktywniają i tworzą barierę. I w tym momencie wygaszają się nie na jakiejś wysokości wielu set kilometrów, ale tak jak na pasach Van Allena, ale wygaszają się kilkanaście metrów, no kilkadziesiąt metrów, może kilkanaście metrów nad ziemią, gdzie wygaszą się i do ziemi nie dotrze to uderzenie, ponieważ zostanie to tak jak w przewodniku, przewodnik, przez który nie płynie prąd, nie ma pola magnetycznego. Powiedzmy, że to jest miedź. Nie ma pola magnetycznego, ale wystarczy, że popuścimy przez nie prąd elektryczny i momentalnie staje się potężnym magnesem.
To jest ta sama sytuacja. Im większy prąd jest puszczony przez miedź, przez przewodnik miedziany, tym silniejszy jest magnes. Zależy się od ilości prądu. Więc jest to pewnego rodzaju takie pole siłowe. Im silniejsze uderzenie, tym jest silniejsze. Czyli wprost proporcjonalne do zagrożenia. W tej chwili jest niewidoczne, ale kiedy się zdarza, pojawia się sytuacja, momentalnie się budzi i się momentalnie tworzy ta bariera. I dlatego tutaj pamiętamy tą... pamiętam ten werset, nie pamiętam dokładnie, gdzie on jest, ale chyba u Jana. Nie idą pod sąd, ale idą prosto do nieba. Chyba u Jana trzeci rozdział, tak z tego co pamiętam, w Ewangelii według świętego Jana rozdział trzeci. Nie idą pod sąd, ale idą prosto do nieba. Z tego co pamiętam, nie pamiętam dokładnie, ten werset jest. Ale jest taki werset na pewno, jeżeli Państwo pamiętacie, że jest ten werset. I tutaj... Prawda chyba to była. Nie. To jest najprawdziwsza prawda. Sama prawda. Sama prawda. I dlatego proszę zauważyć, tutaj ten werset ponownie przeczytam, ale przeczytam najpierw go 23. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas przy ofiary przebłaganej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, którym ma trawić przeciwników. Więc tu chcę powiedzieć o tym, że gdy tak słyszymy, co przedstawia Kościół establishment duchowny i to w ludziach trwa, że zbawienie dopiero następuje wtedy, kiedy ten przyjdzie sąd ostateczny. Że sąd ostateczny jest jedyną wyrocznią, która ostatecznie ukaże to wszystko. Rozumiecie Państwo? Ale przecież Chrystus powiedział, kto we mnie uwierzy, pod sąd nie idzie. Rozumiecie Państwo? Pamiętacie ten werset? Kto we mnie uwierzy, pod sąd nie idzie, ale prosto idzie do zbawienia. Pamiętam ten werset, na pewno jest, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale jest, na pewno pamiętam go wyraźnie, Państwo też pamiętacie. Więc ludzie tego nie pamiętają. Nie znają tego, kto we mnie uwierzy, nie idzie pod sąd, ale idzie po prostu do zbawienia. Pamiętają natomiast bardzo mocno werset ten, ale jedynie, pamiętają o sądzie, że sąd rozstrzyga to wszystko. Ale pod sąd idą ci, którzy idą pod sąd. A nie ci, którzy nie idą pod sąd. Bo sąd nie dotyczy tych, którzy uwierzyli. Bo ci, którzy uwierzyli, nie idą pod sąd. Ale z życia idą prosto do zbawienia. Nie pamiętam dokładnie. Wiem, że to jest u Jana. Nie wiem, czy to jest trzeci, czy to jest czwarty, czy może piąty werset. Chyba piąty. Może być piąty albo trzeci. Już nie pamiętam. A może nawet i dwudziesty. Ale nie, chyba to tam nie. Ale w każdym razie znajdę to później, to nie jest trudne znaleźć. Ale mówię Państwu, że to jest tak zapisane. I dlatego pamięć ludzi, którzy nie poszukują prawdy Bożej, tylko postępują egzoterycznie, czyli przez czynności fizyczne, które mają zapewnić im duchową doskonałość, czyli polegają na uczynkach, jakoby one miały siłę sprawczą zbawienia. A o tym mówi święty Paweł w liście do Efezjan, rozdział 2, werset 8. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Łaską jesteście zbawieni, a to nie pochodzi od was. Nie jest z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Ale dzisiejszy świat głównie skupia się na uczynkach, czyli egzoterycznym stanie istnienia, czyli powierzchownym pojmowaniu tego, co człowiek rozumie, myśli i zabiega w swojej świadomości, aby uwięzić swoją świadomość w tym, co czyni jako sile sprawczej, a nie tym, co Bóg uczynił, która jest siłą sprawczą naszej wolności. Dlatego ludzie nie wiedzą o tym, że
nie wiedzą o tym, chcę powiedzieć o tym 22 wersecie, że są oczyszczeni na duszy. Bo dzisiejszy establishment cały czas im przedstawia, że dusza jest w okropnym stanie. Że dusza jest straszna. Jak to chyba Jona mi mówiła, o takich słowach, że czytała w internecie na temat drugiego kanonu odpuszczenia grzechów, egzorcyzmu u dziecka jakieś 50 czy 100 lat temu. To tam było poczwaro straszna, czarna, okropna, ohydo, która jesteś czarną, czarną, najczarniejszą, tu wypędzam z ciebie zło. Proszę zauważyć, to jest, jak można w ogóle taką rzecz w ludzi, to jest po prostu, wiecie Państwo, to jest tworzenie strasznego lęku u ludzi przez to, kim ich dziecko jest, gdy przychodzi na świat. Ale to nie jest prawda, bo nie jest to prawdą, ponieważ jest czyste, doskonałe i prawdziwe, o czym jest powiedziane w liście świętego Pawła Jana, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 1, werset 9, gdzie jest napisane, tu jest napisane, była prawdziwa światłość, ale ona jest, wiemy, ponieważ Chrystus jest cały czas. Prawdziwa światłość oświetla każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Dlatego, że ten świat należy do Chrystusa. On złożył ofiarę ze swojego życia i stał się duchem ożywiającym. Nie ma już zatem, ci, którzy uwierzyli w Boga, nie są już rodem Adamowym, ale są rodem Chrystusowym. A jest w kanonie powiedziane, kto uważa, że nie jest rodem Adamowym i że nie ma grzechu śmiertelnego, pierworodnego razem ze zrodzeniem, nie może należeć do Kościoła. Czyli to jest bardzo ciekawa sytuacja. To jest przedstawione jako strach, ale tam, gdy się dowiecie, to nie chodzi o strach. Chodzi o członkostwo. Chodzi o członkostwo. Nie będzie mógł być członkiem Kościoła grzeszników, jeśli nie będzie miał grzechu. Więc chodzi o przynależenie do członkostwa, tylko wypowiedziane jest to w taki sposób, aby przynależność do członkowska, do członkostwa Kościoła grzeszników było nakazane, a nie dobrowolne. Ale to jest wszystko dobrowolność, tylko że wyrażone jest to takimi emocjami, aby człowiek uważał, że źle robi, jeśli nie należy do członkostwa, nie jest członkiem i że w ofierze nie składa swojego dziecka. Bo to tak wygląda. Czyli może inaczej, nie zapewni, może nie w ofierze, ale inaczej powiem. Jeśli nie zapewni, że dokona wszelkich starań, aby jego dziecko nigdy nie znalazło światłości i żeby żyło jak w grzechu, jak członkowie Kościoła grzeszników. Bo niestety będzie musiał być wykluczony z Kościoła grzeszników i będzie musiał żyć w niebie. A tam nudy, nudy, nudy. Tak to przedstawiają, ale to jest przedstawiona sytuacja podstępu. Miałem takiego znajomego, który, jak sam powiedział, zauważcie, mam twarz takiego zakapiora. Jestem człowiekiem dobrym, ale wystarczy, że powiem dzień dobry, a wszyscy stoją na baczność i dzień dobry panu, z czym możemy pomóc? Moja twarz pomaga w tym. Ja nie chcę im krzywdy zrobić, ale gdzie nie pójdę, to wszyscy mi pomagają. Dają mi co chcę. To moja twarz brzmi na nich znajomo. Kojarzy się z czymś znajomym, jakąś karą. Tylko dlatego, że tak wygląda, że jestem dobrym człowiekiem, chcę im pomóc. Tylko, że wystarczy, że się pojawię, to zaraz, ale ja nie mam takiego zamiaru, ale jak widzę, że moja twarz tak działa, to mnie posyłają, załatw mi to. Nie będziesz musisz nic mówić, tylko pójdź ze mną. Będziesz stał koło mnie, a ja mówię, poproszę kilogram cukru, zaraz pobiegnę do sklepu i przyniosę. Pobiegnę do sklepu, albo słyszę reklamę w telewizji. Był pewien człowiek, bardzo trudny król, który zabił wszystkich sąsiadów. W tej chwili zaczął być dobry, bo nawet nie ma od kogo cukru pożyczyć.
Bo wszystkich Sofianów wytępił. Tutaj chcę przedstawić tą sytuację, że prawdziwa, te słowa są prawdziwe. Święty Jan mówi, mówię prawdę, nie kłamię. I prawdziwa światłość oświetla każdego człowieka, który na ten świat przychodzi. Człowiek, który jest przeciwny Bogu i jest tym, który należy do szatana, będzie się upierał przy czym? Była. Tu jest napisane, była światłość prawdziwa, to znaczy, że jej nie ma. Była, pamiętaj, ona była. A człowiek, który jest chrześcijaninem, mówi w ten sposób, Chrystus tego świata nie opuścił. Powiedział w ten sposób, pozostanę z wami aż do końca świata. Pozostanę z wami aż do końca świata. Więc ci, którzy nie chcą go, upierają się była. A ci, którzy wiedzą, że Bóg jest i z nimi jest, wiedzą, że jest. Więc ci, którzy wiedzą, że Bóg jest prawdziwy, wie, że z nimi zawsze jest. A ci, którzy nie chcą go, to się upierają, że była i mówią, tak, mówi Pismo Święte, że ona była, więc karcuj ile chcesz, rób co chcesz, popuszczaj pasa, jedz, nie ograniczaj się, bo ona była, już jej nie ma. Więc upatrują swoją wolność w tym, że Chrystusa już nie ma, że ona była, ale już jej nie ma. Ci, którzy żyją w Chrystusie, mówią w ten sposób, ależ przecież święty Jan mówi chyba w 11 rozdziale, czy w 9, Chrystus jest zawsze z nami aż do końca świata. Nie opuścił tego świata, bo jest z nami nieustannie do końca świata, w naszych sercach żyje, bo Ojciec Niebieski przysłał Ducha Syna swojego do serc naszych, który woła nieustannie, jak Ojcze. Więc ci, kto chce, żeby ona tam sobie kiedyś była, że ona kiedyś była. To są ci, którzy nienawidzą Chrystusa. Ci, którzy nie chcą, żeby On był. My wiemy, że była światłość prawdziwa. Święty Jan się odnosi do tego, że odnosi się do tego czasu, kiedy Chrystus Pan chodził po ziemi jako fizyczna istota. Rozumiecie Państwo? Fizycznie. Ale później mówi w ten sposób, On jest z nami nieustannie. Ja to wiem. Mówię prawdę, nie kłamię. Czyli przedstawia Jego rzeczywistą obecność nieustannie, a my to wiemy, my to czujemy, ponieważ On nas prowadzi i nam ukazuje tą prawdę. I dlatego chcę przedstawić o tym establishmencie, który nie pozwala nam trzymać się nadziei i który nie pozwala nam uznawać czystości duszy, ponieważ On widzi swój cel w ciemnościach, które będą trwały, bo z ciemności pochodzi i w ciemnościach ma swoją śmierć. A i boi się czego? Boi się właśnie listu świętego Pawła do Efezjan, rozdział 5, werset od 13 rozpocznę, a może nawet od 12. O tym bowiem, co u nich się dzieje, pokryją mu wstyd nawet mówić. I ja też nie chcę o tym mówić, chociaż to są różne straszne rzeczy. W telewizji się o tym mówi, jakie to są straszne rzeczy, się dzieją u niepokryjomu. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Więc nie chcą, aby się stało coś, cokolwiek jawnego. Dlatego jest powiedziane, dlatego się mówi, zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnie ci Chrystus. Natomiast, jak dlatego powrócę do 13, natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu. Jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. I dlatego powracając do tego wersetu, mając świadomość tego, że dusza jest czysta, nie chcą, aby zajaśniał człowiekowi Chrystus, bo gdy zajaśnieje, wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Nie chcą, aby się stało jawne. Jawne przestępstwo, ponieważ Jezus Chrystus powiedział świętemu Pawłowi, ukazał jego złą postawę, ale pokazał też jemu wolność, którą mu dał. I święty Paweł przyjął wolność, porzucił złą postawę i powiedział bardzo wyraźnie, to dla was moje świadectwo jest wolności. Jeśli uwierzycie tak jak ja, jesteście wolnymi, bo Chrystus Pan mnie przemienił teraz, w tej chwili, dla was,
abym wam objawił tajemnicę, ale mnie jako świadectwo. Świadectwo doskonałości. Czyli tego, który w tej chwili ukazuje wolność z powodu wiary, nie z powodu widzenia. Bo wedle wiary postępuję, nie wedle widzenia. Wedle wiary jestem wolny, bo widzenie napada mnie od szatana, który mówi: pamiętam, kim byłeś, ale ja już nie. I Bóg też mnie nie pamięta. Jeśli Bóg mnie nie pamięta, to ty idź sobie ze swoją pamięcią, bo nie jest ona moja ani Boga. To jest twoja pamięć, bo ty grzeszyłeś. To jest ty jesteś tym, który mówił, że jestem ja. Ale to nie jestem ja. To jesteś ty. Teraz żyje we mnie Chrystus. Mnie już nie ma. Nie ma już tego, który posiadał mnie. Tylko jesteś ty, Chrystusie Panu, który mnie posiadasz. Dlatego mnie już nie ma. List świętego Pawła do Galatów, rozdział 2, werset 20. Teraz zaś już nie ja żyję, czyli mnie już nie ma. Lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje, życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Czyli jest to, te słowa, one są niezmiernie głębokie. Ja tutaj czytając te słowa, odczuwam też, jak można powiedzieć, traktowanie sztampowe, także tutaj też webinarium, dlatego że odczuwam, że to są słowa, które no, są wypowiedziane, są jakieś tam słowa, jest jakiś werset, ale one mają prawdę. One mają głębię. One mówią o tym, że stary człowiek został pokonany. Nie są informacją. Jeśli sięgamy do informacji, a nie zgłębiamy jej prawdy, to jesteśmy tym, kim byliśmy, mając wiedzę i bardziej zbliżamy się ku zatraceniu niż ku prawdzie. Bo im bardziej znamy prawdę, a im bardziej jej nie chcemy, to tym bardziej jesteśmy ku skierowani ku sądowi, tam gdzie jakiś ogień, jak to święty Paweł powiedział, i zatracenie, niż zbawienie, które już w tej chwili jest obecne. Ono jest obecne i ono trwa. Dlaczego? Bo Słowo trwa i jest obecne. Świadectwem tego, że Słowo trwa i jest obecne, ktoś powiedział te, ale gdzie je widzisz? Gdzie je widzisz? No jak to gdzie? W sobie je widzę. To, co mówię, nie jest tym, co przeczytałem. To Słowo objawia. To one nie powstają w mojej głowie. Mówią to, co we mnie jest. Ja już nie znam innego stanu. Ja już nie znam innego stanu. Ja już nie pamiętam. Nie pamiętam już siebie sprzed 20 czy 30 lat. Nie pamiętam. Jestem już tylko pamiętam siebie, który dzisiaj jestem. Już nie myślę. Tamtego człowieka już nie ma. On już przestał istnieć. Ja już go nawet nie pamiętam zbyt dobrze. A nawet wcale nie pamiętam. Trochę tam pamiętam, ale nie myślę już, tylko czuję myśli Chrystusa, czuję myśli Ducha Bożego, czuję myśli w sobie, gdzie Bóg myśli moimi myślami, kocha moim sercem i pragnie moją duszą. I je czuję, ale tamtego człowieka już nie pamiętam. Jestem już innym człowiekiem. Jestem innym, tamtego już nie znam. Tamten przestał istnieć, ponieważ istnieje we mnie Chrystus. Coś mi mówi, ojejku, co ten człowiek opowiada? Jakaś tu chyba pycha zeżarła aż do pięt. Czy jeśli mówię o prawdzie, to to musi być pychą? Mówię o prawdzie, jak jest. Traktuję się jako prawdę, jako pychę. Traktuję się jako pychę, dlatego że może to powiedzieć biskup. Może to powiedzieć arcybiskup. Może to powiedzieć papież. No to można jeszcze w jakiś sposób to przyjąć. Ale jakiś tam człowiek sobie tak mówi. Rozumiecie Państwo? Jakiś tam sobie człowiek. Dlaczego miałby Bóg dotknąć tego człowieka? Przecież nie ma ani infuły, ani nie ma gronostajów, ani nie ma purpury, ani nie ma piuski. Dlaczego miałby go dotknąć? Bo Bóg nie ma baczenia na osoby. Ma pewne cele. Dlaczego Bóg dotknął świętego Pawła? Dlatego, że tak zechciał.
Dlaczego Bóg dotknął świętą Faustynę, która mówi w jaki sposób? Ja biedą wielką jestem, nie mam pojęcia, dlaczego mnie Chrystusie dotknąłeś, a dlatego, że jesteś biedą, aby wiedziano, że nie pochodzi to od ciebie, tylko ode mnie, bo bieda tego nie będzie miała. Dlatego jeśli masz, to wszyscy wiedzą, że nie od ciebie, tylko ode mnie. Więc tutaj powracając do Hebrajczyków, jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, co to znaczy grzeszyć dobrowolnie? Ludzie myślą, że grzech, grzech to jest dobrowolne grzeszenie. Jest 10 przykazań, jest Chrystus, jest odkupienie, jest okup, jest moc Boża, jest prawda Boża. Z Bożej mocy to wszystko się pojawiło, z Bożej mocy to jest. Jeśli człowiek ma swoje plany na moc Bożą, swoje plany na wiedzę Bożą, sam ustala swoje ścieżki, dokąd one mają zmierzać i w dalszym ciągu jest tam gdzieś w nim ten drugi on, który posiada tego dzisiejszego, to i nie pokonuje go, to jest to grzech. Jeśli widzi swoim duchem siebie samego i odstępstwa od tego, co robi, odstępstwa od prawdy Bożej, to chciałem powiedzieć, odstępstwa od prawdy Bożej, od bezwzględnego posłuszeństwa i mimo, że to widzi, nie postępuje jednak w sposób właściwy i nie woła Boga Ojca, Panie Boże, widzę problem, ale sam sobie z nim nie poradzę. Panie Boże, wołam Ciebie z całej siły. Ty mnie odkupiłeś i chcę w Tobie swoje życie odnaleźć, abyś mi objawił mnie, siebie samego w Tobie, prawdziwego, tego, którego Ty stworzyłeś. To wtedy Chrystus wysłuchuje naszych próśb, ponieważ przyszedł po to, aby nasze prośby wysłuchiwać, jeśli są zgodne z Jego wolą. I w tym momencie Duch Boży w nas działa, przemienia nas, wznosi nas ku doskonałości Bożej, pokonuje w nas wszystkie nasze słabości, a i wtedy grzechu nam nie poczytuje. A dlaczego? Dlatego, ponieważ naszą pracą jest to, co jest napisane w drugim liście do świętego Piotra, rozdział 1, werset 8. Gdy bowiem będziecie je mieli, czyli wszystkie cnoty, i to w obfitości, nie w taki sposób, żeby po prostu je mieć i po prostu, żeby one tam były, tylko po to, żeby po prostu nieustannie one aż tam po prostu rosły jak ciasto, jak drożdże, nie ciasto na drożdża. I to w obfitości nie uczynią was one bezczynnymi, ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Komu bowiem ich brak jest ślepym, krótkowidzem i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. Dawne grzechy to jest sytuacja ta, gdzie Bóg jednocząc nas stwarzając nas dla pierwszego świata, ukazuje nam potęgę swojego istnienia, a jednocześnie, proszę zauważyć, ciekawa rzecz, czyniąc swoje zwycięstwo naszym zwycięstwem, w tej samej mocy czyni grzech pierwszego człowieka, właściwie pięknej córki ziemskiej, naszym grzechem. Rozumiecie Państwo? Czyniąc zwycięstwo swoje naszym zwycięstwem, czyli mówi, odpuściłeś nam nasze winy, jako my odpuściliśmy naszym winowajcom. Czyli za darmo dałeś nam zwycięstwo i pozwoliłeś nam w tym świecie chodzić jako zwycięzcy, aby tą zwycięstwem panować nad światem na Twoją chwałę. I jak nas uczyniłeś, pozwoliłeś nam i dałeś nam całą siłę i całą moc,
i całe wsparcie, abyśmy Twoje zwycięstwo nosili jako swoje. Także ci, którzy to czynią, grzech upadłej, grzech pięknej córki ziemskiej staje się waszym grzechem, bo moje zwycięstwo waszym zwycięstwem. I dlatego przez moje zwycięstwo stało się waszym zwycięstwem, czyli zdolnością pełną waszą do wydobycia pięknej córki ziemskiej, ponieważ moje zwycięstwo jest w mocy ją wydobyć. I uczyniłem was spadkobiercami swojej mocy, ale także dałem wam trud także jej, jako swój trud, abyście moją mocą wydobyli jej z trudu, aby ona mogła powiedzieć. Aby ona mogła powiedzieć: jestem dziewczęciem i zachowuję aż dotąd pierwszą niewinność. Jestem niewiastą, nieustannie rodzę w duszy słowo przedwieczne. Jestem mężem i stawiam silny opór wszystkim grzechom. Jestem żoną, dochowuję wierności mojemu umiłowanemu, jedynemu małżonkowi, Chrystusowi. Jestem panną i służę z pełną szacunku bojaźnią. Jestem panem i mam władzę nad wszystkimi boskimi cnotami. Jestem służącą, z pokorą uniżam się przed Bogiem i stworzeniem. Jestem sługą i ciężko pracuję całą wolą bez spoczynku, bez sprzeciwu. Jestem nią, ponieważ ten, który przyszedł, jest właśnie nim, który tak czyni, a ja czynię tak, jak on. Dziękuję Państwu. Przerwa. Dzisiaj koniec spotkania przedpołudniowego, można tak określić. Koniec. Spotkamy się za 26, czyli 17:40. Zapraszam Państwa.